Szczęść Boże, Julita Przyczka, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. W ponad 130 miastach, gminach i wsiach odbyły się wczoraj uzupełniające wybory samorządowe. Mieszkańcy wybierali prezydentów, burmistrzów, wójtów oraz radnych. Jednak najwięcej emocji wzbudziły wybory prezydenta Rzeszowa. W stolicy Podkarpacia w pierwszej turze wygrał Konrad Fijołek, którego popierała cała liberalno-lewicowa opozycja. Po blisko 20 latach rządów Tadeusza Ferenca, wywodzącego się z lewicy, mieszkańcy Rzeszowa wybrali nowego prezydenta, postawili na Konrada Fijołka, który w 2001 roku objął mandat miejskiego radnego właśnie po Tadeuszu Ferencu. Nowy prezydent był przewodniczącym klubu radnych Rozwój Rzeszowa, politycznego zaplecza prezydenta Ferenca. Jest reprezentantem realnego układu, realnych interesów, które w tym mieście są. To są pewne struktury w wymiarze oświaty, to są pewne struktury w przestrzeni inwestycyjnej, różnych układów biznesowych, więc wydaje się, że to zadecydowały. Wskazuje profesor Mieczysław Ryba. Kampania w Rzeszowie nabrała ogólnopolskiego charakteru, gdy największe partie liberalno-lewicowej opozycji poparły Konrada Fijołka. Przekonywały, że jego zwycięstwo otworzy im drogę do wygrania kolejnych wyborów parlamentarnych. Już wkrótce, także i w całej Polsce, zwycięży ta jedność. I stąd z Rzeszowa zacznie się powrót do samorządności, do wolności i do demokracji. Mówił tuż po ogłoszeniu wyników sondażowych Konrad Fijołek. Zagłosowało na niego 56,5% mieszkańców. Drugie miejsce z poparciem 23,6% zdobyła Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, kandydatka Prawa i Sprawiedliwości. Niespełna 11% uzyskał Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości z Solidarnej Polski. Polityk miał poparcie byłego prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca. Prawie 9% wyborców poparło posła Grzegorza Brauna z Konfederacji. To ogromny sukces przede wszystkim Konrada Fijołka, mieszkańców Rzeszowa, ale również opozycji, która potrafiła się porozumieć, która wskazała jednego kandydata i solidarnie pracowała w kampanii wyborczej. Mówił rzecznik Platformy Obywatelskiej poseł Jan Grabiec. Ze zwycięstwa w Rzeszowie, ale też w innych mniejszych miejscowościach cieszą się ludowcy. To jest dobra wiadomość dla nas, myślę, że dająca taką nadzieję na lepsze jutro dla całej opozycji, w tym dla środowiska Koalicji Polskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego. Także dla Konfederacji wybory w Rzeszowie były testem politycznego poparcia. Jest nowy impuls dla Polski. Ten nowy impuls z Rzeszowa już wyszedł. Prawica przez ponad dwie dekady nie rządziła w Rzeszowie, jednak podział w Zjednoczonej Prawicy pogrzebał jej szansę na odbicie stolicy Podkarpacia. Prawu i Sprawiedliwości nie udało się przekonać Solidarnej Polski, aby wycofała swojego kandydata, przyznał premier Mateusz Morawiecki. Dobrze, że ta drobna lekcja może zostać odrobiona na przykładzie jednych wyborów w Rzeszowie i myślę, że to podstawowa refleksja, która na pewno nam będzie towarzyszyć. Myślę, że powinniśmy na przyszłość pewnie się wystrzegać tego typu sytuacji, kiedy Zjednoczoną Prawicę reprezentuje dwóch kandydatów wyborów. Dodaje wicepremier Jacek Sasin. Wybory samorządowe mają inną specyfikę niż wybory do parlamentu, przypomina politolog Marcin Drewa. Zwycięstwo w Rzeszowie nie rozwiąże wszystkich wewnętrznych problemów opozycji i nie zapewni jej sukcesu. To jest jeszcze mało, to są poszczególne miasta, dość duże, ale jednak jeszcze na taką lawinę poczekajmy. Na pewien trend zwycięstw Platformy Obywatelskiej jeszcze to jest za dużo powiedziane. Pewne jest jednak, że liberalno-lewicowa opozycja zwycięstwo w Rzeszowie będzie wykorzystywała propagandowo. Prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz Paweł Kukiz przedstawili szczegóły porozumienia programowego, które podpisali. Kukiz 15 uzyskał gwarancję przyjęcia długo forsowanych przez formację ustaw, między innymi o sędziach pokoju. Z kolei partia rządząca poparcie ważne dla realizacji Polskiego Ładu. Rozmowy wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego z Pawłem Kukizem trwały kilka miesięcy. 31 maja liderzy podpisali porozumienie o współpracy programowej. Jego szczegóły ujawnili dopiero dziś. My poprzemy szereg ustaw ważnych dla programu Kukiz 15. Na początku pójdą takie jak antykorupcyjna, o dniu referendalnym. No i bardzo ważna o sędziach pokoju,
Ona została już przygotowana w ten sposób, że będzie zgodna z polską konstytucją. Sędziowie pokoju mieliby rozstrzygać w mniejszych sprawach i doprowadzić do udrożnienia sądownictwa. Paweł Kukiz liczy, że uda mu się wprowadzić zmiany, które uczynią Polskę krajem w pełni demokratycznym. To jest jeden z ważniejszych dni w moim życiu. Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, jest to jedyna w tej chwili opcja władna wprowadzić te kluczowe zmiany. Lider Kukiz 15 oraz współpracujący z nim posłowie zobowiązali się do poparcia ustaw niezbędnych do realizacji Polskiego Ładu, nowego programu politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Nasi koledzy będą wspierać Polski Ład i będą wspierać to wszystko, co jest potrzebne, żeby ten układ polityczny, który dzisiaj jest w parlamencie, w Sejmie Polskim, trwał. Politycy Kukiz 15 nie wejdą do rządu, nie otrzymali też żadnych intratnych stanowisk. Do polityki przyszedłem nie po pieniądze, nie po spółki Skarbu Państwa, nie po ministerstwa. W ramach współpracy Prawa i Sprawiedliwości i Kukiz 15 powstanie specjalny zespół, który zajmie się zmianami prawa wyborczego. Paweł Kukiz chciałby wprowadzić system mieszany. 16 list partyjnych, 230 posłów i 230 posłów wybieranych w jednomandatowych okręgach wyborczych. Do Sejmu trafił już projekt tzw. ustawy antykorupcyjnej. Ma zablokować zatrudnianie osób skazanych za korupcję w instytucjach państwowych i spółkach Skarbu Państwa. Takie osoby nie będą mogły też startować w wyborach. Ustawę popierają ludowcy. Lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz przewiduje jednak, że Kukiz 15 nie przetrwa współpracy z Prawem i Sprawiedliwością. Doświadczy takiego koalicjanta, który jednak monopolizuje i wyborców, i też później pochłania po kolei, jak widać, po porozumieniu Jarosława Gowina. Paweł Kukiz przez ponad 2 lata był koalicjantem PSL-u. Lewica i Platforma Obywatelska również przewidują fiasko współpracy. Nie miał już pomysłu na prowadzenie polityki i zapisał się do obozu rządowego, ale obóz rządowy nadal będzie w kłopotach. Umowa z Pawłem Kukizem jest dla Prawa i Sprawiedliwości bardzo ważna, mówi politolog Małgorzata Molenda. Współpraca oczywiście może być w przyszłości kołem ratunkowym dla Zjednoczonej Prawicy w przypadku jakichkolwiek perturbacji. Poparcie Kukiz 15 może być potrzebne Prawu i Sprawiedliwości już jutro w trakcie wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Partia zgłosiła senator Lidię Staroń. Porozumienie Jarosława Gowina zamierza jednak poprzeć kandydata opozycji, profesora Marcina Wiącka. Wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek przekonuje, że Kukiz 15 nie zastąpi jego formacji w Zjednoczonej Prawicy. Jakiejkolwiek byśmy konfiguracji nie przyjmowali, to bez 13 posłów Porozumienia w większości w Sejmie nie ma. Nam się akurat cieszymy, że to środowisko zacznie współpracować ze Zjednoczoną Prawicą, dlatego że jest bliskie nam ideowo. Prezes Prawa i Sprawiedliwości dał jasny sygnał, że zależy mu na utrzymaniu większości w Sejmie, wskazuje politolog Bartosz Brzyski. Gdyby Porozumienie albo wyszło z koalicji, albo zostało wyrzucone, to część, a właściwie większość posłów dostałaby propozycję, aby wejść do Prawa i Sprawiedliwości. Zjednoczona Prawica nadal ma jakąś możliwość przyciągania dodatkowych nowych posłów, nowych koalicjantów. Do wyboru kandydata Prawa i Sprawiedliwości na Rzecznika Praw Obywatelskich nie wystarczą głosy Kukiz 15. Partia musi zabiegać także o poparcie Konfederacji oraz posłów niezrzeszonych i posłów opozycji. Dziś w Brukseli odbył się szczyt NATO. Głównym tematem rozmów były najbliższe wyzwania sojuszu. Polskę podczas szczytu reprezentował prezydent Andrzej Duda. Szczyt rozpoczął się od przywitania i wspólnego zdjęcia liderów 30 państw członkowskich. Szczyt NATO był krokiem w stronę przygotowania sojuszu na wyzwania w najbliższych latach. To między innymi agresja Rosji czy rosnąca potęga Chin. Mamy nowe wyzwania i mamy Rosję, która nie działa w sposób zgodny z naszymi nadziejami, a także Chiny. Wskazywał prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Jednak amerykańska polityka, która z jednej strony atakuje Putina, a z drugiej daje zielone światło na zakończenie budowy gazociągu Nord Stream 2, który może osłabić Europę Wschodnią, jest niezrozumiała.
Być może efektem tego będzie rosnąca presja rosyjska na chociażby kraje bałtyckie czy Ukrainy. Natomiast jeżeli Stany Zjednoczone traktują swoje zobowiązania wobec NATO rzetelnie, to nie mogą zapominać o flance wschodniej. Podkreślał politolog dr Łukasz Stach. Jednak problemy z Rosją to nie wszystko. Terroryzm, cyberataki czy wpływ zmian klimatu na bezpieczeństwo to kolejne współczesne zmartwienia. To wszystko ma znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. Żaden kontynent i żaden kraj nie jest w stanie poradzić sobie z tym w pojedynkę. Dlatego musimy odpowiedzieć razem, jako sojusz, jako NATO. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wraz z grupą ekspertów zebrał zestaw propozycji, który ma być odpowiedzią na te wyzwania. Agenda NATO 2030. Polskę podczas szczytu reprezentował prezydent Andrzej Duda. Polskę, która jest bardzo ważna dla sojuszu pod względem strategicznym. Tylko poprzez nas może być realizowana oś Berlin-Moskwa. I tylko dzięki nam mocarstwa anglosaskie starały się w przeszłości, chociaż nieskutecznie, zapobiec takiej właśnie osi. Wskazywał politolog profesor Tadeusz Marczak. Prezydent Andrzej Duda również w polityce Rosji upatruje jedno z największych wyzwań na najbliższy czas. Niestety cały czas jest zagrożenie absolutnie aktualne ze strony Rosji w postaci jej różnego rodzaju agresywnych zachowań, w postaci jej agresji na Ukrainie i że to jest jedno dzisiaj z absolutnie największych wyzwań, jakie w ogóle istnieją w przestrzeni geopolitycznej, w szczególności oczywiście tej dotyczącej naszej części Europy. Prezydent podczas szczytu spotkał się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Tematem rozmowy była m.in. współpraca polsko-amerykańska w zabezpieczeniu wschodniej flanki. Andrzejowi Dudzie podczas szczytu towarzyszył minister obrony Mariusz Błaszczak, który również brał udział w rozmowach z głowami innych państw, m.in. z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. How are you? I'm happy. Sorry. Okay. Prezydent rozmawiał również z premierem Wielkiej Brytanii, premierem Macedonii Północnej, a także premier Danii i premier Norwegii. Na teraz to już wszystko. Kolejne wydanie po apelu jasnogórskim. Serdecznie zapraszam.